Czy nawet tych, którzy są obecni, proszę tutaj o przechodzenie i będzie to krótka charakterystyka. Z numerem trzecim Marek Łasarski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku, przedstawiciel Forum Mniejszości Podlasia. Z numerem czwartym Ruta Kaszyńska, przedsiębiorca, prezes Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, Klub Kobiet Biznesu. Z numerem piątym Maciej Berkowski, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo. Z numerem siódmym Hanna Piotrowska, prawnik, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Powiatu Białystok, otwiera na działalność mającą na celu prowadzenie inwestycji zagranicznych na Podlasiu. Z numerem dziewiątym Andrzej Ostrowski, dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Z numerem dziesiątym Marek Sakowicz, przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia Rynek Kościuszki. Z numerem dwunastym pan Piotr Górski, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 gminy Jana Pawła II w Białymstoku. Z numerem trzynastym Ilona Kinga Szewko, kobieta, przedsiębiorca, profesorka chemii, dla zajmująca się współpracą i zarządzaniem ludźmi, umiejętnie znajduje kompromis w negocjacjach, na pewno przyda się to w przyszłym sejmiku. Pan Karol Bilecki, last but not least, pan Kielski, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Ponadto na liście znajdują się numer Tadeusz Rukowicz, zastępca prezydenta miasta, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Białymstoku, Jarosław Krasberów, kierowca, pilot rajdowy, trener judo, wieloletni sędzia, instruktor, także bardzo osoba znana w całej Polsce, Przemysław Kaczyński, kierownik kancelarii prezydenta miasta, z numerem 8 i z numerem 11 ostatni nieobecny Wiktor Łaszewicz. Drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie. Chciałbym przedstawić kandydatów, których posyła w bój Platforma Obywatelska w największym okręgu wyborczym, 8-mandatowym. O głosy 240 tysięcy wyborców z naszego okręgu ubiegać się będzie 16 kandydatów. Listę otwiera Jarosław Dworzański, marszałek województwa. Proszę Państwa, drugi na tej liście, wspaniały człowiek, radny sejmiku, który został wcześniej rozwiązany, pan Zdzisław Jabłoński, który jednocześnie będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Łap. Na trzecim miejscu pan Aleksander Wasyluk, przedstawiciel Forum Mniejszości Podlasia. Odwagi, życzę powodzenia. Na czwartym miejscu z listy o mandat ubiegać się będzie wójt Korycina, pan Mirosław Lech, który już w tej chwili prowadzi kampanię wyborczą, a zatem jest z nami nieobecny. Na piątym miejscu dyrektor Biura Wojewody Podlaskiego, pan Daniel Szubko, pochodzący z Waśnikowa. Miejsce na liście, postawa kandydata wskazują, że jest to kandydat na piątkę. Mam nadzieję, że zdobędzie również mandat. Proszę Państwa, na szóstym miejscu pan Cezary Wysocki, kanclerz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. Powodzenia życzę. Siódmy na liście jest pan Andrzej Raś, kierownik Skupu Mojeckiej Spółdzielni Mleczarskiej. Także miłośnik wędkarstwa, nie rybactwa, a wędkarstwa, proszę zapamiętać. Andrzej Beja Zaborski, prawdopodobnie na posterunku w Królowym Moście gdzieś. Znany aktor filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, pracownik naszej szkoły, naszego teatru lalkowego. Mam nadzieję, że również będzie dzielnie nam towarzyszył w tej batalii. Pan Mirosław Borowik na miejscu dziewiątym, specjalista
do spraw małych i średnich przedsiębiorstw w poprzednim zakładzie ubezpieczeń w Hajnówce. Na miejscu 10 pani Dżeneta Bogdanowicz. Wszystkim znana, tak właśnie pan prezydent odpowiada, ten słynny Pierek Kaczewnik tatarski to jej dzieło. Pani Dżeneta Bogdanowicz, działaczka tatarska, właścicielka firmy Tatarska Jurta, Tatarskie Jadło w Kruszyniach. Pan Wiktor Krygieńcz na miejscu 11. Nie trzeba przedstawiać. Na miejscu 12. pani Joanna Kaczanowska. Etna, prezenterka programu muzycznego TVS. Ale super, tam się tak było. Wesoło. To jest wesoło i jak ładnie. Daj pani coś pierwszego. Tak. Dobrze. Proszę państwa, na miejscu 12. pan Eugeniusz Giba, dyrektor szpitala oraz radny miejski w Sokółce. Na miejscu 14. Karol Rutkowski, obecny. Przewodniczący administracji publicznej w Białymstoku oraz członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Na miejscu 15. pan Jurek Rojecki, przedsiębiorstwa skarbnik koła nr 2 Platformy Obywatelskiej w Białymstoku. I na miejscu 16. pan Adam Kamiński, to na niego też czekają te piękne gwiazdy. Wicestarosta powiatu białostockiego, największego powiatu w Polsce, prezes lokalnej grupy działania Puszcza Smyszyńska. I to jest, proszę państwa, drużyna, która chce zawłaszczyć tam, jak wiemy, 5 mandatów. No, też odważnie się będziemy za to brali, także jeszcze raz wszystkim dziękuję za odwagę i życzę powodzenia.